Ale niespodzianka, chyba mam różkę z tego byka, co on go filmował dziś, 10 lutego zdaje się. Mam zrzuty z niego. Może to być to. Jednak nie, to jest co innego, ale też znajomy byczek. Też mam różkę z tego byczka sprzed chyba 2 lat. To będzie ważył. Ładny różek. Tysiu stary byk. Wklęsła pieczątka. Ale 3 kilo nie ma. O, te tyle tu ludzi przeszło. On taki wkomponowany ładnie tu leżał. Może nie największy, ale zdecydowanie najładniejszy z moich tegorocznych różków. Dwóch kolegów po różku znalazło tu w tej okolicy, może akurat któryś ma do pary. Jeden miał 12, drugi 16. To raczej myślę, że ten 12 by do niego pasował. Ale zobaczymy. Nie, to jeszcze sprawdzę to, co mam w domu z tego byczka. Kiedyś tak późno w lecie znalazłem. A był znaleziony do pary, tylko gość go sprzedał wcześniej. No dobrze, że się coś udało w końcu. No to proszę bardzo. Historyczna pamiątka. Tu są okopy z pierwszej wojny zasypane, bo wiadomo, że czas zrobił swoje. Ziemia się pousuwała, ale niewykorzystany zwój drutu kolczastego został. Solidna robota widać. Tyle lat, a to się nawet za dobrze nie czepiła. Może by dobrze i to było zabrać i uchronić od zapomnienia. Gdzieś tam przy mojej ścianie by się zmieściło, ale trochę daleko, żeby się z tym uporał. No, trochę za ciężkie to, żebym ja to sam dotargał do auta. Położyłem tak, żeby deszcz wypłukał trochę ziemi, bo tam z drugiej strony na złości ziemi. Kiedyś wezmę kogoś do pomocy i przyniesiemy. Niech to zostanie na pieczną rzeczy pamiątkę. No i mam prawie parę. Są prawie identyczne. No grubszy ten, bo ten stary to jest sprzed 2 lat. Ale różnią się tyle, że trochę inna barwa. Ten leżał też gdzieś w błocie, bo pamiętam, że go znalazłem po deszczu i jak go znalazłem, tak został brudny.
Ale nie rusz, tam do żarcia masz. Muszę robić zapary, jak się nie uda spróbować zrobić oryginalny, to będzie to. Takiego pasażera przyniosłem z lasu ze sobą. Go wyczułem na ręce. Możącego.